Spójrzmy na zadanie kolejne. Przede wszystkim taka bardzo ważna uwaga. My tutaj, jeżeli mamy poszukać miejsc zerowych funkcji, to przede wszystkim przydałoby się znać taki dokładny wzór funkcji. No a tego wzoru nie znamy, ponieważ nie znamy a na przykład. Zatem mamy podane tutaj w informacjach, że do wykresu tej funkcji należy punkt. Jeżeli macie taką informację w jakimkolwiek typie zadań, to na pewno należy coś podstawić w miejsce x, w tym przypadku czwórkę, natomiast minus 2 w miejsce y i zaczniemy właśnie od tego i dopiero wówczas zobaczymy, czego nam do szczęścia będzie brakowało, żeby dalej to zadanie móc sobie rozwiązać. Czyli moja podpowiedź jest taka, jeżeli macie podany punkt albo punkty, to na pewno współrzędne tych punktów do wzoru funkcji należy podstawić. No to lecimy. Pod y minus 2 równa się. Między a nawiasem mamy oczywiście mnożenie, czyli mogę Wam to nawet w ten sposób zapisać. Pod x podstawimy 4, czyli mamy 4 odjąć 2 do kwadratu odjąć 4. I zauważcie, że w tym momencie to a to jest nasza jedyna niewiadoma, czyli spokojnie z tego równania a możemy wyznaczyć. No to lecimy. Minus 2 zostawię. Mamy tak, a razy 4 odjąć 2 to 2, 2 do kwadratu 4 i odjąć 4, czyli minus 2 równa się 4a odjąć 4. No i minus 4 przeniesiemy na stronę lewą, pamiętając o zmianie znaku, czyli minus 2 plus 4 równa się 4a, zatem 2 równa się 4a, a więc żeby wyznaczyć a, musimy obie strony równania podzielić przez 4, a 2 czwarte to 1 druga. No to gdy mamy a, to podstawmy sobie pod a tą 1 drugą do wzoru funkcji i mamy y równa się 1 druga, x odjąć 2 do kwadratu odjąć 4 i mamy już podany taki dokładny wzór funkcji kwadratowej. No i teraz spójrzmy, my chcemy miejsca zerowe tej funkcji, a więc jeżeli spojrzycie sobie na wykres dowolnej funkcji kwadratowej, to nie jest wykres tej funkcji, to gdzie te miejsca zerowe będą? No miejsca zerowe to są takie argumenty, dla których wartość funkcji wynosi 0. Czyli gdybyśmy sobie chcieli odczytać współrzędne tego punktu, to ma on współrzędne 2 oraz 0. Współrzędne tego punktu to minus 2 oraz 0. Czyli zauważcie, że w miejscu zerowym y jest zawsze równy 0. Czyli jeżeli chcemy wyznaczyć sobie miejsca zerowe funkcji, to oznacza, że w miejsce y podstawiamy 0 i żeby wyznaczyć miejsce zerowe, to musimy znać x. Czyli możemy zapisać, że 0 równa się równaniu, tak, temu wzorowi funkcji, ewentualnie, żeby to ładniej wyglądało, przyrównajmy sobie w ten sposób wzór naszej funkcji do zera. No i tutaj tak naprawdę także mamy równanie tylko z jedną niewiadomą, tylko z x, czyli możemy swobodnie już to równanie sobie rozwiązać. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Ja Wam oba sposoby pokażę. Ja bym rozwiązała to w ten sposób, że minus 4 przeniesiemy na stronę prawą, czyli 1 druga razy x odjąć 2 do kwadratu równa się 4, a następnie podzielę obie strony tego równania przez 1 drugą, czyli pomnożę przez 2 pierwsze, czyli przez 2, czyli x odjąć 2 do kwadratu równa się 8. Ponieważ tutaj po lewej stronie mamy jak gdyby całą stronę podniesioną do kwadratu, no to my się zastanawiamy przede wszystkim, ile będzie rozwiązań. No jeżeli mamy kwadrat po lewej stronie, a po prawej mamy ósemkę, to będą dwa rozwiązania, dodatnie i ujemne. To będzie na tej samej zasadzie, jak macie na przykład x kwadrat równa się 4, to ile będzie rozwiązań? No będą dwa. Dlaczego? Ponieważ 2 do kwadratu to 4, ale także minus 2 do potęgi drugiej da nam 4. Czyli na tej samej zasadzie, no tu co prawda mamy ósemkę, gdyby była dziewiątka, byłoby prościej, byśmy mieli trójkę minus trójkę. Natomiast gdy mamy ósemkę, to możemy sobie zapisać, że x odjąć 2, czyli już wówczas bez tego kwadratu, równa się pierwiastek z 8 lub x odjąć 2 równa się minus pierwiastek z 8. Ponieważ pierwiastek z 8 do kwadratu to 8, minus pierwiastek z 8 do kwadratu też da nam 8.
No i możemy oczywiście włączyć czynnik przedpierwiastek, może tutaj gdzieś wyżej, ponieważ pierwiastek z 8 można zapisać jako 4 razy 2, pierwiastek z 4 to 2, czyli mamy 2 pierwiastki z 2, czyli x odjąć 2 równa się 2 pierwiastki z 2 lub x odjąć 2 równa się minus 2 pierwiastki z 2. No i teraz przenosimy tą minus 2 na stronę prawą, pamiętając o zmianie znaku. A tu mamy x równa się minus 2 pierwiastki z 2 dodać 2. No i to, co otrzymaliśmy, czyli te nasze x, to nic innego jak miejsca zerowe tej funkcji. Spójrzmy teraz na drugi sposób, w jaki można poradzić sobie z rozwiązaniem tego równania. Czyli zaczynamy od tego samego momentu i możemy na początek doprowadzić to równanie do prostszej postaci. Czyli należy zauważyć, że tutaj mamy wzór skróconego mnożenia, czyli to będzie ten wzór. A odjąć b do kwadratu równa się a kwadrat odjąć 2ab dodać b kwadrat. Czyli jedną drugą przepiszemy. Tutaj w nawiasie mamy tak, x to będzie a, minus 2 to będzie b, czyli x do kwadratu to x kwadrat, odjąć 2 razy x razy 2 to 4x, dodać 2 do kwadratu, czyli 4, odjąć 4 równa się 0, a następnie wszystkie wyrazy z nawiasu pomnożymy przez 1 drugą. Czyli 1 druga razy x kwadrat to 1 druga x kwadrat, 1 druga razy minus 4 to minus 2x, 1 druga razy 4 to będzie 2, odjąć 4 równa się 0, no i teraz redukujemy wyrazy podobne, czyli 1 druga x kwadrat, odjąć 2x, 2 odjąć 4 to będzie minus 2 równa się 0, no i po prostu będziemy wyznaczali deltę, czyli a to będzie 1 druga, b to minus 2, no i c wynosi minus 2, delta to b kwadrat, odjąć 4 razy a razy c, czyli minus 2 do kwadratu to 4, odjąć 4 razy 1 druga i razy minus 2, czyli mamy 4, na pewno plus, 4 razy 1 druga to 2, 2 razy 2 to 4, czyli delta wynosi 8. Ponieważ delta jest dodatnia, wyznaczamy pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 8, a pierwiastek z 8 to 4 razy 2, pierwiastek z 4 to 2, czyli mamy 2 pierwiastki z 2. Skoro delta jest większa od 0, no to mamy dwa rozwiązania. Pierwsze, minus b, odjąć pierwiastek z delty przez 2a, no i drugie, to minus b, dodać pierwiastek z delty przez 2a. Czyli pierwsze to minus b, czyli to będzie równe 2, odjąć 2 pierwiastki z 2 przez 2 razy a, 2 razy 1 druga to 1, czyli mamy 2 odjąć 2 pierwiastki z 2, natomiast drugie rozwiązanie to 2 dodać 2 pierwiastki z 2 przez 1, czyli 2 dodać 2 pierwiastki z 2, no i to będą dwa miejsca zerowe. Czyli oczywiście no, wynik wyszedł dokładnie taki sam, natomiast moim zdaniem ten sposób jest dużo dłuższy od tego poprzedniego, więc kolejne dwa podpunkty zrobię tym pierwszym sposobem, natomiast podpunkt ostatni, tak żebyście przećwiczyli, jeszcze wykonam tym sposobem, który pokazałam Wam teraz. Spójrzmy teraz na podpunkt B. Tutaj zacznijmy od tego, że w miejsce x podstawimy minus 3, a w miejsce y minus 2 do wzoru funkcji. Czyli mamy minus 2 równa się a razy x, czyli minus 3 plus 1 do kwadratu, no i plus 2. Zatem minus 2 to będzie a razy minus 3 plus 1 to minus 2, minus 2 do kwadratu to 4, no i dodać 2. Zatem minus 2 równa się 4a plus 2, no i dwójkę przeniesiemy z prawej strony na lewą, pamiętając o zmianie znaku, czyli minus 2 odjąć 2 równa się 4a, obie strony, może najpierw tutaj jeszcze wykonajmy odejmowanie, tak? Czyli mamy minus 4 równa się 4a i dopiero tutaj podzielimy obie strony przez 4, zatem a wynosi minus 1. Podstawmy w miejsce a minus 1,
czyli mamy y równa się minus 1, czyli wystarczy minus przed nawiasem, a w nawiasie x plus 1 do kwadratu plus 2 i to jest wzór naszej funkcji. Jeżeli chcemy wyznaczyć miejsca zerowe takiej funkcji, no to musimy w miejsce y podstawić 0 i wyznaczyć x, czyli argument. Argument albo argumenty, tak? Bo nie wiadomo, ile tych miejsc zerowych będzie. Zatem wzór funkcji przyrównamy do zera. Zaczniemy od tego, że 2 przeniosą na stronę prawą, czyli to jeszcze nam po lewej stronie zostanie. Po prawej mamy minus 2, no i musimy obie strony podzielić przez minus 1, czyli x plus 1 do kwadratu równa się 2. No i teraz zastanawiamy się, co podniesione do kwadratu da nam dwójkę. Są dwie możliwości. Albo x plus 1 może być równe pierwiastek z 2, albo x plus 1 może być równe minus pierwiastek z 2. Czyli stąd mamy pierwszy argument, czyli pierwsze miejsce zerowe, które wynosi pierwiastek z 2 odjąć 1, a stąd mamy drugie miejsce zerowe, może sobie to zapiszmy, które wynosi minus pierwiastek z 2 odjąć 1. No i tyle. To będzie nasza odpowiedź. Spójrzmy na podpunkt B tą samą metodą, czyli tu także w miejsce x 6, w miejsce y podstawiamy również 6, czyli 6 równa się a razy 6 odjąć 2 do kwadratu odjąć 2, czyli mamy a razy 4 do kwadratu, czyli 16 odjąć 2, czyli 6 równa się 16a odjąć 2. Tutaj wykonałam sobie mnożenie. No i minus 2 przenosimy na stronę prawą, na stronę lewą oczywiście. Czyli 6 plus 2 równa się 16a. Dodajemy, a następnie, żeby wyznaczyć a, musimy obie strony podzielić przez 16, czyli mamy 8 szesnastych, a 8 szesnastych to 1 druga. No i gdy mamy a, możemy pod a do wzoru tą 1 drugą tutaj sobie podstawić, czyli wzór naszej funkcji to 1 druga, x odjąć 2 do kwadratu, no i odjąć 2. Chcemy znaleźć miejsca zerowe, czyli takie argumenty, czyli takie x, dla których wartość funkcji wynosi 0, no to podstawmy w miejsce y 0, czyli 1 druga, x odjąć 2 do kwadratu odjąć 2 równa się 0, no i minus 2 przeniesiemy, czyli mamy 2, no i obie strony dzielimy przez 1 drugą, czyli mnożymy przez 2 pierwsze, czyli mnożymy przez 2. Zatem x odjąć 2 do kwadratu równa się 2 razy 2, czyli 4, no i co podniesione do kwadratu da nam 4? Mamy dwie możliwości. Dwójka lub minus dwójka, czyli stąd 2 plus 2 to 4, a tutaj minus 2 plus 2 to będzie 0, czyli wiemy, że ta funkcja ma dwa miejsca zerowe. No i spójrzmy na podpunkt D, przetestujmy sobie tę drugą metodę ze wzorami skróconego mnożenia, ze wzorem właściwie. A więc oczywiście na początek zaczynamy dokładnie tak samo, ponieważ mamy punkt P, w miejsce x podstawimy 1, w miejsce y minus 2 i wyznaczymy a. Czyli minus 2 to będzie a razy 1 odjąć 3 do kwadratu plus 6, czyli minus 2 to będzie 1 odjąć 3 minus 2, minus 2 do kwadratu to 4, czyli mamy a razy 4 dodać 6. Czyli zapiszmy sobie, że mamy 4a dodać 6. Następnie szóstkę przyniosę na lewą stronę. Pamiętając o zmianie znaku, wykonamy odejmowanie, czyli mamy minus 8 równa się 4a. No i obie strony dzielimy przez 4, zatem a to minus 2. Gdy mamy a, podstawiamy minus 2 i mamy wzór funkcji. Minus 2x odjąć 3 do kwadratu plus 6. Chcąc wyznaczyć miejsca zerowe, szukamy takiego argumentu, czyli takiego x, dla którego y jest równy 0. Czyli cały ten wzór funkcji plus 6 przyrównamy do 0. No i tak, na początek doprowadzimy to równanie do najprostszej postaci, czyli musimy podnieść nawias do potęgi drugiej, wykorzystując tutaj wzór skróconego mnożenia.
Czyli mamy a kwadrat odjąć 2ab dodać b kwadrat, czyli minus dwójkę zostawię. W nawiasie mam x kwadrat odjąć 2 razy x razy 3, czyli 6x dodać 9 plus 6 równa się 0, a następnie wyrazy z nawiasu pomnożę przez minus 2, czyli mamy minus 2x kwadrat plus 12x odjąć 18 plus 6. Zatem minus 2x kwadrat plus 12x minus 18 plus 6 to minus 12 równa się 0. No i żeby mieć mniejsze współczynniki, no to obie strony tego równania podzielimy na przykład przez minus 2. Czyli x kwadrat odjąć 6x plus 6 równa się 0. No i teraz wyznaczę deltę, żeby po prostu wyznaczyć x. Zatem a to będzie 1, b minus 6, c jest równe 6. Tutaj jeszcze Wam podpowiem, że oczywiście nie musieliście tego dzielić przez minus 2. Mogliście policzyć od razu deltę, gdzie a to minus 2, b to 12, c minus 12. Wynik wyszedłby dokładnie taki sam. No dobra, liczymy deltę, czyli mamy b kwadrat odjąć 4 razy a razy c, czyli minus 6 do kwadratu 36, odjąć 4 razy 1 razy 6, czyli mamy 36 odjąć 24, czyli 12. No i mamy deltę większą od 0, czyli pierwiastek z delty to pierwiastek z 12, a 12 to 4 razy 3, pierwiastek z 4 to 2, czyli mamy 2 pierwiastki z 3. Gdy mamy pierwiastek z delty i wiemy, że delta jest dodatnia, to oznacza, że będą już dwa miejsca zerowe. Pierwsze wyznaczymy z takiego wzoru, a drugie z takiego, czyli minus b to będzie 6, odjąć 2 pierwiastki z 3, 2 razy a, czyli 2 razy 1 to 2. No i teraz, jeżeli chcemy skrócić licznik z mianownikiem, to absolutnie na przykład nie wolno skracać tej szóstki z tą dwójką, albo tej dwójki z tą dwójką, ponieważ tu mamy odejmowanie. Najlepiej doprowadzić sobie licznik do mnożenia, czyli zrobimy to w ten sposób, że w liczniku wyłączymy dwójkę przed nawias, wówczas tu mamy mnożenie, a w mnożeniu już wolno skracać. Zatem jeżeli wyłączamy dwójkę przed nawias, to 6 przez 2 to 3, minus 2 pierwiastki z 3 przez 2 to minus pierwiastek z 3. Teraz skracamy, czyli otrzymamy 3 odjąć pierwiastek z 3. No i drugi przypadek, czyli 6 dodać 2 pierwiastki z 3 przez 2. Podobnie, dwójkę wyłączymy przed nawias. Skracamy przez 2. No i otrzymamy 3 dodać pierwiastek z 3. I to będą dwa miejsca zerowe tej funkcji.